Hej, siemanko, witajcie, tu Mister Piotrek. Dzisiaj kolejny odcinek naszej twierdzy, a w nim ujrzycie level up od 6.1 do 7.0. Na następnym planie ujrzycie sporo bonusów po level upach. Nie chcę wam ich zdradzać, ale mogę wam powiedzieć, jeśli komuś nie chce się, jeśli ktoś to ogląda, czy cały odcinek, a nie będzie przewijał, że w tym materiale ujrzycie mu jeden nowy item, który został zakupiony. I mogę, nic więcej wam nie zdradzę, ale w dalszym materiale właśnie ujrzycie broń. Te materiały pochodzą z dosyć dawna, bo mają one sporo czasu. Nie powiem wam dokładnie, kiedy to było, bo nawet nie pamiętam, ale było to no, minimum 2 tygodnie temu. Jeśli chodzi o level upy 6570, to było to podczas 15 urodzin. Jezu, 15, co ja gadam? Podczas 5 urodzin Metina, czyli było to jakoś ponad tydzień temu. A wcześniejsze level upy to jest też około 2 tygodnie temu. Tak na oko, tak? Bo nie chcę mówić dokładnie, ale to jest mniej więcej jakaś taka data. Tutaj zauważyliście butę. Tej buty już dawno nie mam, ponieważ ona została dodana do różnych itemków za partyzanę i tutaj ta branża też się również zmieniła. To są naprawdę itemy z dosyć starego okresu czasu. Level upowanie szło mi w sumie bardzo dobrze po założeniu tej tarczy. I tutaj nie widzicie takich full obrotów moich, w sensie takim, że biorę max z grupek, tylko przeważnie starałem się brać tyle, żeby starczyło na dobicie levela, tak? Takie coś jak Mr. Piotrek vs V2, to zrobię filmik, jak już będę podnosił całego spota. Nie wiem kiedy ukaże się taki filmik, ale mi się wydaje, że może jak skończę pamiątki, to już myślę, że będę próbować podnieść całego spota. W te level upy generalnie przebiegały dosyć szybko, jeśli chodzi o przedział levelowy 6.1-6.5. Ponieważ pomiędzy levelem 6570 było masę ksucia i dużo czasu trzeba było poświęcić na w ogóle no, odszukanie jakiegoś spota, tak, ponieważ V2 było strasznie zawalone. Poprzez to, żeby właśnie ten event 100% expa. Ja generalnie expiłem tutaj na 50% plus 50% z jakiegoś tam pierścionka od biologa. Level up 6570 przebiegał w takim toku, że miałem 100% expa z eventu, 50% pierścionka z ESU i drugie 50% pierścionka, który zrobił mi znowu właśnie ze szkatułki po księgach klon. Więc miałem 200% expa, ale pierścionek używałem, ten drugi dopiero od 68 levela, więc 200% miałem od 60 do 70, a 150 od 65 do 67. Generalnie wszystko było fajnie. Tak jak mówię, nikt mi nie przeszkadzał w expie, bo ponieważ jak znalazłem spot, to tylko parę osób się znalazło, które chciało ksucia, a tak ksucie trwało maksymalnie 10 minut, zawsze ktoś tam mi pomagał. Więc generalnie było bardzo ciekawie. Stan mojej postaci, patrząc na obecne filmiki, sporo się zmienił. W sensie takim, że skille, EQ to diametralnie się zmieniło. Ponieważ przez ten okres sporo zarobiłem. Jeśli chodzi o kamienie duchowe i właśnie te niwelowanie cen, bo wszyscy myśleli, że będzie pomocnik i wszystkie itemy zeszły z ceny. Więc naprawdę udało mi się, że można tak powiedzieć, jeśli chodzi o niektóre itemy. Co do w ogóle V2, tak? Jaki tam przebiegał ekspres, jeśli chodzi o szpony, to pamiętam, że pomiędzy 6.1 a 6.5 rekordem moich grupek było 6, a pomiędzy levelem 6.5 a 7.0 był to rekord 8 grupek z trucizną, ale ledwo co dałem radę. Na pewno na jakimś mega farcie wtedy udało mi się przeżyć. Więc tak to obecnie wygląda. To był stan, gdzie były dopiero rozpoczęte pamiątki po demonie. Po pamiątkach wierzę, że mógł już ponieść spokojnie jakiś spot cały, więc kwestia jeszcze oczywiście wbijania silnego, tak? Bo na dzisiejszy dzień, czyli czwartek, dokładnie 26 lipca, silne jest na poziomie M7, 4Q do M8. No i stan biologa jest taki, że zostaje do oddania 10 pamiątek. Pamiątki wchodzą słabo. Na oddanych 10 weszło 5 właśnie. Na oddanych 8 weszło, nie, na oddanych 9, tak, na oddanych 9 weszło 5, więc tak średnio. Obecnie również robię militara, koniec na poziomie 17.
Czytałem również dużo waszych PW, w których były propozycje do następnego materiału i sądząc, znaczy poczynając za większością użytkowników, postanowiłem, że nagram jakieś PWP w moim przedziale levelowym, to znaczy 6570 w tym przedziale levelowym. Więc tego materiału również mam już dużo nagrane, ale będę jeszcze dogrywał, ponieważ to również chcę zrobić taką zlepę mniej więcej 80-minutową, obecnie ona ma jakoś niecałe 5. Przeciwników sobie dobierałem różnych, ale w każdym razie granica levelowa nie przekraczała 10 leveli w dół, ale o ile się mylę, to były tylko dwie takie postacie, jedna to była jakaś córka BM, a generalnie reszta była z większym levelem, więc przebiegało to naprawdę bardzo, bardzo różnie. Co do całego Metina, tak, jak ja teraz poświęcam czasu, u mnie z Metinem ostatnio jest słabo, gdyż no chyba niestety, może stety, uzależniłem się, śmiejemy się z kolegami, się uzależnili od League of Legends, tak, ponieważ teraz jakoś mamy tak, że a to przed wyjściem grałem w League of Legends, wrócimy z tego dworu, tak, pograliśmy sobie w piłeczkę czy coś tam na dworze, wracamy i League of Legends, tak, więc jak ja jestem na Metinie nie więcej niż 5 minut, czyli oddaję pamiątkę i czasami jak jeszcze mi się chce, to robię level konia, bo tak naprawdę gdybym robił codziennie level konia, to już dawno miałbym militara, ale jakoś ominąłem chyba z 4 czy 5 dni, bo mi się nie chciało robić, więc omijałem ten level konia, bo naprawdę w Metina jakoś nie mam chęci obecnie grać, więc muszę zrobić sobie jakąś przerwę. W sensie takim, że zgromadzę dla was, znaczy mam dla was zgromadzony materiał jeszcze na następne 3 tygodnie, więc można powiedzieć, że macie ten odcinek i materiał jest jeszcze na 3 tygodnie, więc ten miesiąc, który jest już nagrany, będzie tak naprawdę przeznaczony tylko na to, że będę wchodził, oddawał biologa i dosłownie nic więcej. I czytał oczywiście, no i jeszcze pomijam to, że będę czytał książki jakoś. Zbiorę sobie energię ci, żeby dokończyć tego militara, tak? Żeby go zrobić i mieć spokój. I tak naprawdę w Metina w ogóle jakoś obecnie, tak jak mówię, nie gram zbyt dużo. Jedynie co to wchodzę czasami na TS-a do chłopaków z Happy Set z mojej gildii, żeby tam czasami sobie z nimi o czymś pogadać czy pośmiać się. Ale generalnie no, muszę jednak odpocząć troszkę od Metina, bo ten eks mnie naprawdę przeraził i trochę się podmęczyłem. Jeśli można to tak ująć się psychicznie, tak? I więc będzie jakaś tam przerwa od Metinka, ale nie budzi się, materiał będzie się pojawiał regularnie co tydzień. Co do serii, które będą na moim kanale, tak jak wcześniej wspominałem, będzie seria Nasza Otwierdza, Mr. Pewek vs. Prywatne Serwery. Podjąłem decyzję jednak o tym, że nie będzie vlogu ze względu na to, że no, o tym może w następnym odcinku informacyjnym, w każdym razie tam zobaczycie, jakie ostatecznie będą nowe serie. Co do naszej twierdzy, to seria będzie się pojawiać właśnie regularnie co tydzień, więc nie bójcie się o to, że ja będę miał przerwę od Metina, ponieważ materiał ma naprawdę ho, ho, ho. Jedynie ten do końca tygodnia poświęcę czasu na dokonanie tych PWP. No i wiadomo, to pewnie jakoś niedługo będzie końcówka pamiątek za 2 tygodnie. Wszystko będzie ładnie wchodzić, ale to zobaczymy. Może nagram jakąś recenzję z robienia militara z chłopakami. No, generalnie zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegać. Fajnie by było, gdybyście napisali w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tej naszej twierdzy, tak? Czy ta seria wam się podoba, czy spodziewacie się jednak czegoś innego po tym drugim sezonie? Ja wiem, że to jest początek, tak? I tak naprawdę drugi sezon będziecie mogli ocenić pod koniec września, kiedy. Znaczy pod koniec, czekajcie. Pod koniec. Tak, pod koniec września, ponieważ wtedy będzie się kończyć drugi sezon. A drugi sezon na pewno będzie bardziej obfity w materiał, czyli będzie trwał średnio, jak obliczałem, bo nawet z nudów sobie obliczałem. Drugi sezon będzie średnio trwał więcej o 27 minut. Tak wychodzi z moich wyliczeń, więc będziemy mieli 27 minut więcej oglądania naszej twierdzy we wszystkich materiałach w porównaniu do naszej twierdzy sezon pierwszy. Generalnie obecnym moim zajęciem jest właśnie oddawanie tego biologa, czytanie książek i szukanie zbroi. Ponieważ co jak co, ale trzeba to złożyć wymienić. Szukam jakiejś stalki, wiecie, plus zero nawet z bonami do miksu, żeby wymienić tą smoczą albo ewentualnie coś tam dołożyć do tej smoczej. Lub dołożyć coś do smoczej, na przykład zamienić za jakąś boga plus 8,9 waga HP plus 50 wartość ataku, tak? Bo takiej szuka, jeśli chodzi o boga. A stalka nawet 5 bonów do miksu może być, ale najlepiej chciałbym z HP plus właśnie wartość ataku.
Na pewno w 50 odcinkach zobaczycie sporo bossów, gdyż mam właśnie już takie troszkę lepiej zbudowane jak żeby pobić te bossy. No ale już nie przedłużając, tak, mamy wbity 70 level, znaczy zaraz będziemy mieli wbity 70 level i przechodzimy do tych materiałów takich, które wrzuciłem jako dodatek do tych level up, ponieważ wiem, że te same level upy by was pewnie nudziły. I tak w sumie podziwiam tych, co oglądają naszą twierdzę do końca, bo patrząc sobie ostatnio analitykę, to tylko 10, 11, nie, 11? 17% oglądających, znaczy wyświetlających, wchodząc w mój film, tylko 17% ogląda go do końca. Więc tutaj ujrzycie otwieranie piłek z eventu, które tam kiedyś dropiły, nie pamiętam nawet kiedy, nie chcę was skłamać. To był chyba ostatni mecz na Euro? Nie, to było tydzień chyba po ostatnim meczu. No nie pamiętam, to było coś w granicach pierwszy, drugi tydzień lipca. Z piłek dropią mi jak zwykle szajs, bo ja do piłek w ogóle nie mam szczęścia i nie trawię po prostu tych itemków, nie lubię ich otwierać. Ale sprzedawać też się nie opłacało, więc już otworzyłem, żebyście sobie zobaczyli. Tutaj widzicie kończenie ksiąg klątw, jak przebiegało dropienie. Całe dropienie tego kamyczka odbywa się w świątyni Chłonki. Najlepiej iść do w górę raz, dwa, trzy, na trzecią lub na czwartą. Tak jak na te trzecie lub czwarte piętro. Kamyczek wygląda tak, dropiłem go około 8 minut, więc wszystko przebiegło naprawdę bardzo sprawnie. Sam miałem doświadczenie, że dropiłem ten kamień ponad 3 godziny, ale udało się go wdropić w jakoś niecałe 10-8 minut, coś koło tak chyba, jeszcze pamiętam. I więc musimy oddać kamyczek i teraz lecimy sobie do Big Go po nagrodę. No i to jest już praktycznie koniec materiału. Przed wami jeszcze item, który ujrzycie, jak wygląda. Znaczy nowy item, tak? Tutaj widzicie, że ten stary item, jak pewnie się domyślacie, chodzi o partyzanę. Obecnie na nagraniu teraz widzicie starą partyzanę, która została sprzedana jakiemuś graczowi. I ona tam była plus 8, miała KDW Asury Ninja plus 4. A za chwilkę, po tym, no za parę minut, za parę sekund, za kilkanaście sekund przekonacie się, jaką obecnie noszę partyzanę. Bonusem, a raczej nagrodą od BGO było szkatułka, jakaś tam, ebonitowa czy jakaś tam, i gratis 5% do szybkości ataku. No i już przed wami otwieranie szkatułki, właśnie pokaz tej, znaczy pokaz, zobaczcie co dokładnie będzie z tą partyzaną. Tu widzicie oczywiście moje rytuały, żeby wypadł pierścionek Expa. No i te rytuały chyba dalej działają, ponieważ wypadł pierścionek Expa na 3 godziny, drugi. I właśnie dzięki niemu mogłem sobie wbić dużo szybciej 70 level. No i już przed wami, zapowiadane już milion razy, tak, ponieważ no 12 minut gadania to jest dosyć sporo, w sumie 13. Miksowanie bonów w partyzanie, tak? I tak obecnie wyglądała moja partyzana przed. Takie miała bony przed miksowaniem. To oczywiście mój rytuał i zamiksowałem. Więc generalnie parta ma 5 ludzi, 20 TT i 3 słabe, KDW, Sury i powtórki plus 4. Ja Wam dziękuję za obejrzenie naszej twierdzy. Zapraszam do subskrypcji mojego profilu. Komentujemy, łapki w górę. I oczywiście standardowo komentujcie odcinek, tak? Co sądzicie o następnych odcinkach? Czy czekacie na PWP, czy czekacie na nowe bossy? See.